Po drzwiach otwartych w szkole podstawowej nadszedł czas na podobny dzień w liceum salezjańskim wchodzącego w skład zespołu szkół salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu. Zebrani w budynku przy ulicy Prusa mogli liczyć na szereg atrakcji związanych z ofertą edukacyjną szkoły. Na brak interesujących zajęć, doświadczeń, prezentacji i edukacyjnych zabaw nie można było narzekać. Tu panuje przyjazna atmosfera, więc bardzo mi się podoba. Już mam pierwszą koleżankę. Bardzo mi się też spodobali dwaj nauczyciele z języka polskiego. Sympatycznie jest. Bardzo rodzinnie widać, że jest. Nauczyciele widać, że są bardzo fajni i energiczni bardzo. I że jest dużo możliwości rozwijania swoich jakichś tam pasji, zainteresowań. Ja się słyszałam, że podobno biologia jest w języku angielskim, chemia to jest bardzo fajne, więc cieszę się, że coś takiego jest w ogóle. Ogólnie pozytywne, ludzie są fajni i zajęcia też wydają się naprawdę niesamowicie ciekawe. Tak, pozytywny, bardzo kameralna szkoła sprawiająca dobre wrażenie. Miejsce, gdzie nie tylko można podtrzymać szansę zdobycia niezbędnego w dorosłym życiu doświadczenia, ale także wykształcić odpowiednie nawyki i sposób postępowania, do tego, aby być uczciwym człowiekiem, bogatym w wiarę i miłość do bliźniego. By nie tylko brać, ale przede wszystkim dawać. Miejsce, gdzie nowoczesna edukacja spotyka się ze sprawdzonym od niemal 200 lat systemem prewencyjnym świętego Jana Bosco, kształcąc z powodzeniem i sukcesami kolejne pokolenia młodych Polaków. Miejsce to nosi nazwę Zespołu Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu.